Witam bardzo serdecznie Państwa. Pozwólcie Państwo, że dzisiaj wyjątkowo bez pytań, bo chciałbym wygłosić takie krótkie oświadczenie. Oświadczenie na temat stawki wyborów samorządowych i jednego słowa, które wydaje mi się tą stawkę bardzo dobrze opisuje. To jest słowo bezpieczeństwo. Słowo bezpieczeństwo zarówno po wymiarze osobistym, bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo socjalne, myślę, że jest bardzo ważne dla każdego Polaka, ale też myślę, że i myślimy jako Prawo i Sprawiedliwość, że bardzo istotnie ono również opisuje to, co dla naszych rodaków jest ważne, istotne w tym wymiarze właśnie bezpieczeństwa, więc sytuację międzynarodową, zagrożenia dotyczące różnych kryzysów za granicą, na świecie, w tym różnych zagrożeń związanych z migracją, nielegalną migracją czy z uchodźcami. Jak wyglądała polityka dotycząca właśnie nielegalnych migrantów za czasów rządu Platformy Obywatelskiej? Myślę, że Państwo doskonale pamiętacie. To zgoda, bezkrytyczna zgoda, nie biorąca pod uwagę w ogóle tak naprawdę tego właśnie słowa, tego wymiaru bezpieczeństwa Polaków. Zgoda Platformy Obywatelskiej, rządu Platformy Obywatelskiej na przyjmowanie nielegalnych migrantów w Polsce. Tysięcy nielegalnych migrantów w Polsce. To, drodzy Państwo, była polityka Platformy Obywatelskiej, poparta przez deklaracje, przez czyny de facto również na tym poziomie lokalnym, a więc deklarację podpisaną przez prezydentów, czy to będących członkami Platformy Obywatelskiej, czy prezydentów, którzy mają poparcie Platformy Obywatelskiej, prezydentów wielkich, dużych, największych polskich miast. Zobaczmy na chwilę, jak wyglądała ta deklaracja. Ona została podpisana w Gdańsku 30 czerwca 2017 roku i jak Państwo zobaczycie dalej, ona zawiera bardzo takie precyzyjne słowa, deklaracje złożone przez prezydentów, które zostały potem przez nich podpisane, które mówią o tym, jak oni zamierzają działać, współdziałać, jak zamierzają pracować na poziomie lokalnym, aby właśnie nielegalnych migrantów w Polsce przyjmować. I drodzy Państwo, do dzisiaj ani Grzegorz Schetyna, ani ci właśnie prezydenci największych polskich miast tych słów nie odwołali. Oni się z tych deklaracji nie wycofali. Nie wycofał się przewodniczący Platformy, pan Grzegorz Schetyna, nie wycofali się związani z Platformą prezydenci. I drodzy Państwo, zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. Otóż po kilku tygodniach też różnych naszych rozmów, spotkań przypomnieliśmy sobie to, co Grzegorz Schetyna mówił podczas konwencji wyborczej, jednej z konwencji wyborczych Platformy Obywatelskiej, gdzie powiedział, że Platforma będzie chciała zlikwidować urzędy wojewódzkie. Będzie chciała zlikwidować urzędy wojewódzkie, które są przedstawicielem rządu w terenie, reprezentują polski rząd, realizują jego politykę, a więc realizują politykę rządu, w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości, który absolutnie nie chce się zgodzić i nie zgodzi się nigdy na nielegalny napływ migrantów do Polski. Więc Platforma przez likwidację tychże właśnie urzędów wojewódzkich chce oddać władzę na poziomie regionów, na poziomie miast w ręce tych właśnie osób, między innymi prezydentów, którzy chcą właśnie w Polsce, aby byli uchodźcy czy byli nielegalni migranci. I drodzy Państwo, to jest clue tak naprawdę tego programu Platformy Obywatelskiej, który dotyczy właśnie nielegalnej migracji. Spójrzmy może na to, jak te słowa, te programowe zapowiedzi Platformy Obywatelskiej, jej liderów, jej prezydentów, czym mogą się skończyć dla zwykłych Polaków? Czym mogą się skończyć dla ludzi, którzy w Polsce chcą się czuć bezpiecznie, ale gdy będą rządzić w regionach przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, może to bezpieczeństwo być bardzo mocno zagrożone właśnie w tym wymiarze nielegalnej migracji. Proszę bardzo. Samorządowcy z PO chcą przyjmować migrantów. Potwierdzili to specjalną deklaracją. Dziś PO zapowiada likwidację urzędów wojewódzkich. Będziemy proponować likwidację urzędów wojewódzkich. To kolejna próba działania wbrew polityce rządu.
Mija rok, od kiedy Platforma Obywatelska zlikwidowała urzędy wojewódzkie. Samorządowcy Platformy Obywatelskiej szykują się do przyjęcia uchodźców. Wbrew decyzji polskiego rządu Grzegorz Schetyna zapowiedział przyjmowanie uchodźców. Kwestia największych miast, którymi zarządzają samorządowcy z Platformy Obywatelskiej. W ramach przydziałów pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. 55. ofiara, tak. Dziś mieszkańcy boją się wychodzić po smroku na ulicę. Napady na tle seksualnym, akty agresji stały się codziennością mieszkańców. Czy będziemy czuli się bezpiecznie, jeśli PO to zrealizuje? 21 października wybierz bezpieczny samorząd. Drodzy Państwo, to jest nasz najnowszy spot wyborczy, który właśnie chcieliśmy Państwu zaprezentować, ale też zapewnić, że zgody Prawa i Sprawiedliwości na to, aby te działania zapowiadane przez Platformę mogły się w Polsce ziścić, nigdy nie będzie. Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zgodzi się na to, co zresztą potwierdziło w czynach, aby do Polski napływali nielegalni migranci. Zapowiadaliśmy to po wygraniu wyboru w 2015 roku. Mówił o tym pan prezes Jarosław Kaczyński. I udało się to kilka miesięcy temu na szczycie Brukseli zrealizować panu premierowi Morawieckiemu, który wspólnie z przedstawicielami krajów V4 zablokował bardzo złe, bardzo szkodliwe właśnie z punktu widzenia bezpieczeństwa Polaków, ale też Europejczyków pomysły o dobrowolnej relokacji uchodźców. My, drodzy Państwo, dotrzymujemy słowa. Jesteśmy i będziemy w tym temacie bardzo konsekwentni. Również jutro chciałbym zapowiedzieć, że zarówno w tych miastach, jutro i pojutrze, ale też w innych miastach w Polsce, nasi samorządowcy, nasi przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, kandydaci na prezydentów miast, różnych miast w Polsce, będą pytać, czy taka jest polityka nadal rządu partii Platforma Obywatelska, czy nadal polityka Platformy Obywatelskiej, jeżeli chodzi o ten wymiar nielegalnych migrantów, jest taka, która w naszym przekonaniu w sposób bardzo mocny może uderzyć w bezpieczeństwo Polaków i czy ci państwo, którzy obecnie rządzą w największych polskich miastach, nadal tą deklarację o przyjmowaniu nielegalnych migrantów podtrzymują. Naszej zgody na to nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Dziękuję bardzo.